Witam wszystkich. Dzisiaj kolejne znalezisko, znaczy w zasadzie znalezisko, prezent Atari 2600 TV Game Compatible. Coś tutaj pisze po arabsku i zapewne cena 6300. Nie wiem czego, czy dolarów, czy czego, czegokolwiek. Także to jest jeden z popularnych klonów Atari 2600. Jeden z tych gorszych klonów. Także zobaczymy, co jest w środku. Co fajne ma, to to, że ma 160 gier wbudowanych, także jeżeli ktoś nie ma kartridży, albo tak jak ja, lubi sobie czasami popykać jakieś gry, które gdzieś są schowane czy coś, to fajna sprawa. Oryginalnie konsola była sprzedawana z dwoma joystickami tego typu. Niestety one już dawno są zepsute, one się po prostu psuły po 2 minutach, te joysticki, także byłoby dziwne, jakbym znalazł, chociaż zaskakujące, jakby udało mi się znaleźć taką samą konsolkę, tylko że z dwoma takimi samymi kontrolerami. Znalazłem jeszcze jedną, przyjdzie do mnie, ta ma 160 gier, ta druga ma 90 gier i jest jeden taki joystick, także, ale w jakim stanie jest, tego nie wiem, zobaczymy, jak przyjdzie. Pudełko wygląda tak, oczywiście szczęśliwa rodzinka, zagrywa się w Space Invaders, kilka. Niewiele w zasadzie na pudełku pisze, dużo obrazków, jak to kiedyś było, musiały być obrazki, żeby wiadomo, o co chodzi. Gry, wydaje mi się, że gry są wbudowane, są w środku, także zobaczymy, później podłączymy. Dla porównania mam oryginalne 2600, także zobaczymy sobie jeden koło drugiego, jak to mniej więcej wygląda i jak się różni detalami i przede wszystkim jakością budowy. Podejrzewam, że Atari oryginalne było lepiej zbudowane. To było budowane jak czołg. Oczywiście drewniany efekt z przodu. Jak wiemy, wszystko w latach 80. było drewniane. Także otworzę teraz dwa pudełka i postawię jedną konsolę obok drugiej, żeby było widać, czym one się różnią i tak dalej, i tak dalej. Potem sobie podłączymy i zagramy sobie w kilka gier. Także na razie tyle. Ok, czyli tak, obydwie konsole obok siebie. Rozmiarami są oczywiście identyczne, z tą różnicą, że ta ma 6 przełączników, ta ma 4. Oczywiście miało to związek z tym, że dwa przełączniki od trudności rozgrywki, prawy i lewy, zostały przeniesione w nowszych Atari 2600 do tyłu. Także one są, ale one są z tyłu, takie tanie przełączniki. W starym oryginalnym Atari były, to było oczywiście związane z redukcją kosztów produkcji, także w oryginalnym Atari są wszystkie ładnie tutaj z przodu, przełączniki są wysokiej jakości, czego nie można powiedzieć o tych. Konsole są oczywiście takiej samej wielkości, z tym, że tutaj przód tak jakby wystaje ponad, nie wiem czy to widać, nad rant. Ta jest tak jakby wklęśnięta tutaj. Także no oczywiście ta ma 160 gier wbudowanych, ta nie ma, no i oczywiście drewno z przodu, nie było prawdziwe drewno, to plastik pomalowane na kolor drewniany, ale no wszystko jak i ładnie pisze Atari, także ta konsola jest ciężka, ona waży, nie wiem, ze 2 kilo, może ze 3 kilo, jest ciężka, czuć, że jest w środku, że jest dobrze wykonana, w środku jest shielding, czyli osłona przeciwzakłóceniowa i tak dalej, i tak dalej. Ta tego nie ma oczywiście, bo po co by to było? Ona waży, nie wiem, może 300 gram może waży, nic nie waży to. No, także, no i oczywiście plastik wykonany tego, chociaż obydwie czeszczą ze względu na wiek, ale no to jest po prostu dużo gorzej wykonana konsola, chociaż po dotyku, także ze względu na to, że ta nie ma osłony przeciwzakłóceniowej, pewnie obraz z tej będzie dużo gorszy niż z tej. Nie wiem, jakie to będzie miało efekty, zaraz podłączymy, zobaczymy, ale mi się wydaje, że ta będzie miała dużo gorszy obraz ze względu na większą ilość zakłóceń przekazywanych przez systemy, czy tam płytę główną na kabel po prostu antenowy. Obydwie konsole mają kabel na stałe przytwierdzony do płytki, chociaż mi się wydaje, że w środku to jest po prostu podłączone do płytki na wtyk, a tutaj to sobie tylko to wychodzi. Z tyłu dwa
na dwa kontrolery. Atari miało podłączenie z tyłu. Power. Ma trochę inaczej. Dziura, nie wiadomo po co. Power. Dwa joysticki i przełączniki te od trudności, które w tej są po prostu z przodu. Także to mniej więcej wygląda jedno koło drugiego. Beauty. Ok, po podłączeniu okazało się, że niestety nie mogę ustawić dźwięku dobrze na tej konsoli. Także co będzie trzeba zrobić, to będzie trzeba ją rozkręcić i zobaczyć, czy można doregulować kanał na wyjściu do telewizora. Zwykle jest pokrętełko, które można przekręcić i doregulować. Może dlatego, że telewizor mój jest za nowy, albo konsola jest za stara z różnych powodów, albo po prostu kraj, z którego była importowana ta konsola, odbiera troszkę na innym kanale. Także ze względu na to rozkręcimy i zobaczymy, jak to można naprawić. Teraz tak, po rozkręceniu, płytka jest oczywiście nie przykręcona do niczego, tylko sobie tak w środku jest, tak wygląda. Tak jak myślałem, jest kabel do anteny, jest po prostu podłączony w środku i wychodzi sobie na zewnątrz. Przełączniki i tutaj jest ta regulacja obrazu, o którym mówiłem, także podłączę i doregulujemy i zobaczymy, czy jest jakiś efekt. Także bokrę. Ok, teraz tak. Spróbuję to przekręcić powoli, aż po prostu zniknie ten. Aha. Great success. Jak słychać, jest dźwięk tak jak powinien być i konsola działa jak należy, także teraz ją skręcę, zagramy, może przejrzymy trochę gier, zobaczymy jak to wygląda mniej więcej. Także co by było zagranie bez dźwięku, okay, prawda? Więc tak, po włączeniu gra od razu wchodzi do gry, bo nie ma menu. Wyciszymy trochę. Także przejdziemy, zobaczymy, czy to w ogóle gra. Game reset. Ok. Fire gra. W ogóle te motory wyglądają jak jakieś kokony. Czy coś takiego. Spróbuję wybrać inną grę. Nawet tytuły są zachowane. Czasami tytuły zabierają. Widzę, że to już jest bazowane na Defenderze. Także to jest klon Defendera. Jakaś kaczka. Dobrze, jakiś chłopczyk. Następny klon Defendera. To jest chyba Jumpman. Tak, u góry rzuca hot dogi. Dźwięk ładnie. Chodzi i nie ma żadnych szumów, ani trzasków, ani piarków. Obraz jest dość wyraźny. O, sorry. Spróbuję przejrzeć kilka gier. Fireman. Przełącznik do zmiany gier działa bardzo fajnie. Liberate. Coś ten Liberate mi nie chce działać. Nie będę nad tym płakał długo. Następny Liberate. A
Także ciekawe, czy jest 160 gier w ogóle. Pewnie nie. O. Cały urok Atari. Wszystko to trzeszczy i... O, Demon Attack. Wolna wersja. Demon Attack. Się zgadza. Superman. O, ten dźwięk to jest po prostu nostalgia. Keystone Keepers. Dobrze. Pokazać te gry, ale wygląda na to, że trochę mi się rozruszał switch do przełączania gier. Działa teraz niemalże za każdym razem. Donkey Kong. Czy nie, nie wracają stare wspomnienia? Fast Eddie. Qbert. Nie lubię Qbert. Ale nie wiem, czy mam lecieć wszystkie gry po kolei, czy... Konsola gdzieś produkowana w 1988 roku, to już ma... Co to ma? 30 lat prawie. Okay, wygląda na to, że karta mi się zapełniła od aparatu. Chcemy czyścić kartę i możemy dalej przejrzeć. O! Klon Keystone Keepers. Także pokażę jeszcze kilka gier, nie ma co tutaj się rozwodzić nad tym. Jest co jest. Klon Atari 2600 z zbudowanymi grami. Dobre, jak ktoś chce zacząć zbierać i nie ma dużo gier, także ma wszystko zbudowane, ale wtedy cała frajda zbierania kartridży odchodzi. A nic nie jest tak przyjemnego jak śmierdzący kartridż w śmierdzącym pudełku z marną instrukcją. Dobra. Ja chyba 160 gier. Ja chyba miałem kiedyś nawet taką samą. Muszę wrócić do początku. Mi się wydaje, że po przełączeniu nie było nawet 160 gier. Trzeba przełączyć któryś z przełączników od difficulty i wtedy przechodzi w inny bank gier, tak mi się wydaje. Albo odłączyć. No nic. Chyba nie ma 160 gier. Nie wydaje mi się, żebyśmy przelecieli przez 160 gier. Także to tyle. Atari 2600 klon. Do zobaczenia.